Tak, do ręki. Witajcie kochani, dzisiaj jest 26 sierpnia i chcę wam powiedzieć, że mam ślepe szczęście, generalnie. Tydzień temu zgubiłem laskę. Myślałem, że w Kauflandzie, bo jeździliśmy z babcią i z mamą. Okazuje się, że... Nie, to nie ta, ale to jest ta, która teraz ostatnio noszę, niemiecka, że została w tu oszoł na Brudnie w Warszawie. Ta laska, którą widać właśnie. Teraz poproszę telefon, ty możesz powoli jechać. A ja wam... Nie będziecie nas widzieli, bo kiedy jedziemy, nie chcę ludzi filmować, na razie za chwilkę będę, puszczę wam na drugą stronę, jak już odjedziemy. Tak? Nie widać? Widać mnie? A, zdajmy maseczkę. Już mogę w końcu. Kochani, i właśnie teraz poruszę temat, tak myślałem w ogóle dzisiaj o nim i to jest ciekawostka, bo mówię, kiedy ten filmik nagrać? I proszę bardzo. I zawsze jak jesteśmy w sklepie, wiadomo, że jak wychodzimy, to się śpieszymy, więc na szybko. Wielka kolejka, więc mówię, Tomek, chodź weźmiemy ten, no, pójdziemy do kasy samoobsługowej. No dobra, no ale zawsze wiadomo, człowiek się śpieszy. A dzisiaj jak na złość, Tomasz mówi, wiesz co, sam się poucz i skanuj towar, proszę bardzo. Kiedyś może będziesz potrzebował, wiadomo, że poprosić mogę kogoś z obsługi, ale ogólnie to mówi, zobacz jak to jest. Ja mówię, dobra. Ja tam jestem zawsze otwarty na naukę wszystkiego, więc... No i podeszła jedna z kasjerek, która akurat miała przerwę i mówi, bo pan sobie świetnie radzi, proszę pana, jestem w wielkim szoku. No i wiecie, to jest bardzo miło, chociaż ja nie lubię komplementów. I za chwilę wróciła się i mówi, proszę pana, my tak się z koleżankami zastanawiamy, czy pan czasami nie zgubił laski, nie zostawił u nas jakiś czas temu. Ja mówię, że wie pan co mówię, i mi się wydaje, że ja zostawiłem ją właśnie, nie mieliśmy dzisiaj pojechać w Kauflandzie, a nie u was w Oszołu. Ona mówi, bo jest laska i ona z tydzień, półtora, że u nas mówi około mniej więcej właśnie osoby niewidomej. Tomek mówi, zaraz zobaczymy. Jeżeli to jest to oczywiście z taką brązowo-czarną rączką, to jest ta. Tak, podeszliśmy do biura obsługi klienta, za co bardzo dziękuję Oszołu. Rzeczywiście to jest moja laska. Więc zobaczcie, nic po nic w życiu się nie dzieje. Pokazane świetnie, że tutaj Tomasz nagle znalazł czas i znalazł nagle chęć, coś mu powiedział świadomie, że żeby mnie pouczył i dzięki temu, jakby nie patrząc, zwróciłem na siebie uwagę ludzi, tak, że wow, niewidomy, co świetnie radzi. Kurczę, dla mnie to pierdółka, prawda, generalnie, ale takie miłe. I dzięki temu odzyskałem laskę, a pojechałbym do Kauflanda. I zapewne pomyślałbym, że może wypadłem z samochodu, jak miałem złożoną. Tak, właśnie. Więc i przy okazji powiem wam tak, ja mówię, że mam ślepe szczęście, ale tak naprawdę... A, pokażę wam teraz drogę. Tak naprawdę to... O, jak sobie jedziemy. Powiem wam, że... Powiedziałem ostatnio do mojego właśnie jednego z przyjaciół, Tomek Far, on ma na YouTubie jako wróżbita swój kanał. Właśnie, że... Bo on powiedział, że jego nazwisko jest dla niego szczęściem. A ja ująłem jemu w poście, mówię, Tomku, wiesz co? Mi się wydaje, że szczęściarzami to są ludzie, którzy albo są niepełnosprawni, albo są nie do końca chciani przez rodzinę, bo taka jest prawda. Ja już to, ja to naprawdę z wielu biegów okoliczności zauważyłem. I tak dopowiem wam, że moje szczęście, chciałem mieszkać w Warszawie już od dawna, od liceum. Tak los wyszedł, że wyjechałem do Szczecina po studium medycznym po Lublinie. Byłem w tym roku, szła krew z nosa, wróciłem do Elbląga. I po 2 miesiącach dostałem propozycję wyjazdu do Warszawy. Wyjechałem i tak od 4 sierpnia jestem tutaj 16 lat. Chciałem później mieć konie. Tak los spowodował, że napotkałem pewną osobę, która mnie zaprosiła do siebie do ośrodka wypoczynkowego, żebym trochę u niej pomasował w Łajsie, ośrodek Adler. I potem poznałem przyjaciół Ewę i Tadeusza, którzy właśnie między innymi dali nam karmel wielkopolskiego konia i tak dalej. Ja mógłbym wam naprawdę godzinami opowiadać, że nie ma zbiegów okoliczności. Po nic w życiu się nie spotykamy. Prosty przykład. Nawet myślimy nad czymś,
myślimy nad czymś, tak? I nagle nie możemy znaleźć odpowiedzi. Wyjdziemy gdzieś na ulicę, czy nawet gdzieś jesteśmy w barze i nagle z osobą rozmawiamy na jakiś temat, to sama mówi, słuchaj, to, to i to. Ja mówię, wiesz co, mówię, no, interesuje mnie pewna rzecz. I ona mówi, no przecież może spójrz tu, albo ja się dowiem, albo słuchaj, ja mam tą rzecz. Naprawdę. Marzyłem ostatnio o kwiatkach, żeby mieć, ale sobie myślałem, no nie, ta osoba, no, wiem, że zmienia do nowego domu, na pewno te kwiaty weźmie, bo w starym wszystko zmienia, w nowym też, więc pomyślałem, że na pewno te kwiaty sobie zostawi. Co się okazało? Moja ciocia mi te kwiaty dała. Mówi do mnie, słuchaj, mam 3 duże kwiaty do tego, jak chcesz, to mogę ci dać, bo sobie wszystko zmieniamy w domach. Ja mówię, naprawdę? Ja nawet jeszcze nie chciałem pytać, bo mówię, na pewno te kwiaty będzie przełożyć do drugiego domu, albo do córki na do mieszkania, albo do syna do mieszkania. Więc, moi drodzy, w życiu wszystko jest możliwe, dlatego nie nastawiajcie się, że to jest w życiu niemożliwe. Bo naprawdę wszystko jest możliwe i nic się w życiu po nic nie dzieje. To też pewna rzecz. Nawet moja choroba, to, że miałem problem z iltami, miałem 7 miesięcy, ciężko chorowałem. Miałem czas na pewne przemyślenia, na pewne obserwacje, na pewne rzeczy, które ja źle zrobiłem, na zmianę swojego charakteru i za to dziękuję Bogu i dziękuję losowi, że jest jak jest na mojej drodze, więc właśnie, głowa do góry, pamiętajcie, że wszystko w życiu można osiągnąć, tylko rozmawiajmy, pytajmy się, no i pozdrawiam Was serdecznie.